Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy w Euro Truck Simulator 2. Tym razem jesteśmy oczywiście na modyfikacji multiplayer. Wiozę oczywiście czekoladę, już chyba trzeci dzień wiozę ten ładunek. Nie mogę w ogóle dojechać. Śmieję się, co nie? No niestety tutaj tak i tak mi wyskoczył. No, takie uszkodzenia ciężarówki, no, wybaczcie. Jedziemy sobie oczywiście Renault Premium. No, powiem wam, że mam mało na niej tam, no, przyjechane tych kilometrów, bo niecałe 10 tysięcy. Ponad 10 tysięcy. I sobie powolutku wyjeżdżamy. Dobra, wyjeżdżamy sobie. Dobra, jedziemy sobie do Kristiansand. Tak myślę, że sobie wezmę jakiś ładuneczek, jakiś dłuższy, ale nie będę nagrywał do końca, nie, do końca nie będę nagrywał odcinka, bo to zajmie, ten ładunek pewnie wezmę jakiś dłuższy, co nie, pewnie, ale to już będzie złota, co nie, tym razem, nie będę brał z rynku przesyłek, bo to się nawet, powiem wam, nie opłaca, w sumie, i ten, i będziemy sobie jechać dalej. I co jeszcze wam powiem? No dzisiaj sobie na multi, wiecie, bo aktualnie, no tutaj, nie wiem, nie będę obiecywał, kurczę, bo znowu, czekajcie, bo bym przyspieszył, także hej, nawet nie wiedziałem kiedy. Wiecie o tym? No, kurde, czemu? Właśnie, 8.5 ma być, okej. 8.5, Oj, tu kurczę, nie podoba mi się, w telefon zajrzałem na chwilę. Dobra, już nie będę zerkał. To nie ma sensu. Bo tam miałem właśnie format kompa, co nie, i tam promo, wszystkie mi się pliki usunęły. Promo, kurczę, no te pliki do tego, do... jak to się nazywa? No te... Wszystkie pliki, co nie, promo itd., co nie, ze skanie, nie skanie, co nie. Ja pomyślałem sobie, że jak mi jakieś mody wpadną, jak mi jakieś, no, modyfikacje wpadną, co nie, w nie w ucho, tylko widok, co nie, to sobie przetestujemy, ale tym, tak myślę sobie, że nie na promocie, ale tak sobie myślę, że na Urzmapie, wiecie, Urzmapa sobie ściągnę tylko bez promocji, tak myślę, bo on będzie się dłużej wczytywał, co nie, a Urzmap, no, troszeczkę szybciej, co nie, mi się wczyta na tym szybciej, bo to mniej zajmuje. I tak myślę, że sobie przetestujemy, wiecie, na tym. Zobaczymy, może w marcu, bo dzisiaj mamy 21, środa, co nie, luty, nagrywam ten materiał dla was. Troszeczkę, no powiem wam, no, wcześniej, co nie, niż na marzec. Ale, no, kurczę, no, nie mam tego promota, co nie, mogłem sobie zgrać go, kurczę, na pendrive'a, ale no niestety przepadło, co nie, bo tam, powiem wam, miałem takie, kurczę, no głupie takie mi się robiło w przeglądarce, że ojej, ale ja tu nie będę tam mówił na temat tego, co tam się działo, tylko sobie jedziemy. Tak sobie myślę, że może tak myślę sobie, może, że będziemy jechać 430 km, ale jak wyjedziemy ze Skandynawii, czyli tam Kiel, tak myślę, że przerwę odcinek i ja sobie tę trasę dojadę oczywiście samemu, to będzie złota, co nie, przede wszystkim. Co jeszcze miałem mówić, kurczę, co z informacji, zaraz, niech sobie przypomnę, z informacji, ojej, z informacji, kurczę, to powiem, duży ping-pong coś. Nieciekawie. No niestety, kurczę, coś mi się ściąga, albo mam problemy z netem. Ale mi się wydaje, że to pierwsze. Pobieranie mi. Albo problemy z netem. Zaraz mnie wywali pewnie. Tak myślę. A może nie. Bym wolał, żeby nie. Bo jest nieciekawie, powiem wam. Nieciekawie, bardzo. Nie wiem czemu tak. Może spadnie zaraz, a jak nie, to będę
No nieciekawy ten internet jest dzisiaj, coś. Tak nie powinno być. Tak myślałem. Nie wiem czemu tak jest. Dobra, będziemy jechać na offline'ie. Bo mi się nie chce wychodzić i wchodzić do gry z powrotem. No niestety, mnie wywaliło, Holender. Nieciekawie. No kurczę, nie wiem czemu tak. Czekajcie. Dobra, czekajcie. No nie, kurczę, ja nie wiem czemu tak. No nie wiem czemu tak jest. No dobra, na razie sobie jedziemy tak powolutku. Ja sobie, wiecie co zrobię? Żebym nie usnął przed kierownicą, to ja sobie otworzę Tigera. Nie w butelce, lecz w puszce, ale mniejsza o to co, nie moi drodzy. Czekajcie, niech ja go najpierw znajdę. Ojej. Mam. A, znalazłem. No, trzeba wypić, co nie? Bo musi spać se, kurczę, że hej. Czekajcie. O jest. Oj, wybaczcie. Dobra. No i sobie jedziemy tak jeszcze. Te 300 km. No i... No niestety mi wywaliło, no nie fajnie. A mi się nie chce wchodzić podobnie do gry. Nie wiem czemu tak. Nie powiem wam. Kurczę, no nie ciekawie ten internet coś. No bo powiem wam, że szybko. Niepodobnie mi się transfer skończył, wiecie. Ale no i ten, co jeszcze miałem powiedzieć, kurczę. No, transfer mi się skończył, powiem wam, no... No... Żeby was tu nie oszukać, pobierałem dużo filmów, co nie? Głównie to ten serial The Walking Dead, co nie? 5 sezonów ściągnąłem. No i... Wiecie tam... Troszeczkę mi, no, że... No, tego internetu, no... Żarło, co nie? Ale... No, niestety. I tak to jest. Czasem. Ale... Co tam? No, na offline nie będziemy jechać, kurczę. No, niestety. Ale sobie zmienimy ciężarówkę na... Nie na premiumkę, lecz na jakoś jako, co dawno nie jeździłem. Ja sobie zaraz popatrzę. A, bo nie mogę. Dobra, okej, bo to multi. Zapomniałem, że nie mogę wejść tutaj do tego. Do menadżera garażu, czy tam, no, do menadżeru tych kierowców. I ten. I... I cóż. No i sobie jedziemy tak, co nie, jeszcze te 300 km. Co jeszcze miałem mówić? Z informacji jeszcze takich. Zacznę oczywiście nową serię. I będzie to Alien Rage Unlimited. Unlimited 1. Cholera, jak to się mówi. I tak powiem, że po tym materiale właśnie ją nagram. Co jeszcze z informacji? No kurczę, powiem wam, że nieciekawie mi się... nieciekawie... No niestety mi... Nieciekawa rzecz, bo... Trzy odcinki z Max Payne na dwójki... nie pojawiły się, dlatego że... Ja nagrywałem z głosem. Myślałem, że głos był. Ale niestety go nie było i... No jest, powiem wam, nieciekawie. Nieciekawie było, bo... mi się nie nagrał głos. I niestety te materiały poszły
poszły w kosza, co nie? Czyli usunąłem je, bo powiem wam, że nie będę wysyłał trzech materiałów, no kurczę, bez głosu, co nie? Pomyślałem sobie. No i niestety, niestety taka sytuacja, co nie? No ale mam nadzieję, że w Valiant Rage będzie dobrze i cóż, i mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z głosem, co nie. Co jeszcze miałem mówić? Tak myślę, że po Alien Rage właśnie ja też powiem wam, na próbę nagrałem jeden odcinek z Prince of Persia, co nie, ale niestety powiem wam, że mi się ta gra no nie przypada do gustu, niestety. No i niestety ten odcinek no nie pojawi się, co nie? Tak tylko mówię, co nie, bo tak z ciekawości nagrałem sobie, co nie, bo mi, powiem wam, całkiem nieźle mi wyszedł ten odcinek. Nie będę tu oszukiwał, 29 minut około. Bardzo, kurczę, przyjemna gierka, ale nie dla mnie, bo powiem wam, że dużo jest tam chodzenia w różne miejsca, co nie? Ja bym wolał takie gry, żeby były, wiecie... Okej, moi drodzy, wybaczcie, ale no niestety, kurczę mi. Jedziemy sobie dalej, mam nadzieję, że mnie słychać. Jedziemy sobie dalej, oczywiście, na multi. Niestety mi, kurczę, skraszowało grę. Cholera wie, jakim cudem, wiecie? No i niestety, kurczę, gra mi się wyłączyła. No, nagrywanie mi się zapisało to dobrze. Chociaż dzięki, dobre to. Dziękuję, dobry komputerku, że zapisałeś nagranie. Ale sobie jedziemy dalej na tym, na multi. I znowu, ale ping, powiem wam, uformował mi się. Tak mi się wydaje. Dobra, jedziemy sobie, jedziemy. Nie ma czasu, kurczę, powiem wam. Jedziemy sobie, jedziemy. No niestety troszeczkę ta premiumka nie daje rady pod górkę, ale powiem... Oj, przepraszam, powiem wam, że premiumka... No wiecie, silnik ma takie 460 koni maksymalnie, co nie, to niestety... No, nie rozpędza się to. Tak myślę, to co 120, co nie, na tym... w tej ciężarówce. O, czekajcie, bo miałem 8.5, kurde, 8.5, a nie. 8.5, dobra. Dobra, czekajcie, ile ja mam paliwa jeszcze, żeby mi starczyło? Starczy, spokojnie, na luzie. Alborg. A, Alborg, dobra, okej. O, widzę, że się ping uformował, fajnie, okej. Cieszę się. O, co by jedziemy tak dalej? Co ja miałem mówić? Co ja miałem tam... Co ja mówiłem? A, o Prince of Persia, co nie? No, tutaj będę kontynuował temat, co nie, na temat tej gry. No, powiem wam, że mi się gierka podoba, ale... No, niestety tam jest za dużo miejsc, które trzeba iść, co nie? No, na przykład w Max Payne to jest tak, wygląda, że poziom jest po poziomie, co nie? Są różne poziomy, a... No, niestety w Prince of Persia nie ma czegoś takiego, co nie? No i... i cóż... No i niestety ta gra mi się nie pojawi się na kanale. Tak myślę... O czym już... tak myślę sobie, ale nie wiem, czy na 100% się pojawi ta seria. Z tej danej gry, co ja zaraz wymówię. Czyli Assassin's Creed. Assassin's Creed, o właśnie. Nie wiem, czy się pojawi ta gra na kanale, ale postaram się. Tak myślę, że ja mam większość części na Uplayu i no najgorsze pobieranie. No niestety pobieranie jest najgorsze gier. Niektóre, na przykład Assassin's Creed 1 mam na płycie wyjątkowo, wiecie? To jest dobre. I jeszcze mam jakąś część, ale no nie pamiętam którą teraz. Chyba te nowsze, ale... Znaczy te nowsze, nie nowsze, ale... No... Ja spróbuję tak zrobić, że... jakoś ogarniemy sobie te pobieranie tych części, spokojnie, nie martwcie się. Co jeszcze miałem mówić, kurczę. Tak myślę sobie na temat tej... Czy na...
o tej serii, co nie, żeby nagrać, ale no nie chcę to obiecywać wam, kurczę, nie chcę wam obiecywać, czy się pojawi, czy nie. Na pewno chcę się skupić w tym roku na tym Alien Rage, bo ona krótka jest ta giereczka. Oczywiście, tak jak wspominałem, kurczę, ja muszę dla was nagrać Battlefielda Hardline. Ja tak zrobię. Zainstaluję przede wszystkim tę grę, ale nie wiem kiedy, kurczę, ja zainstaluję, ale tak myślę, że jak się pojawi, to się pojawi na kanale, spokojnie, nie martwcie się. Ale w większości będzie Eurotrack nagrywany też. Na promocie jeszcze się zastanowię, czy warto będzie go pobierać, bo tam jakaś nowa aktualizacja wyszła, 2.26. I nie wiem, czy na tym będzie działać Poland Rebuilding. Na pewno te Heavy Cargo by JZ Cut na pewno działa na 100%. Man tam TGX Euro 6 działa. Te DAFy, nie DAFy, skanie działają na 100%. Ja tak sobie myślę, że ja będę testował te modyfikacje niektóre na RUSMAPie, wiecie? Na RUSMAPie, bo szybciej będzie mi się wczytywać zapewne RUSMAP. I na RUSMAPie będę się śmiać z niektórych przede wszystkim rzeczy, co nie? Na przykład z dróg. Ja tak sobie myślę, że ja na RUSMAPie będę testował głównie skanie, wiecie? Skanie te RJ-kę, którą sobie pobiorę z warsztatu Steam. Oczywiście RUSMAP tak samo. I znowu mi ping, kurczę, podskakuje. No nie fajnie, nie fajnie. No dobra, nie, myślałem, że będę miał taki sam. Dobra, fajnie. Myślałem, że... Znaczy nie fajnie, nie fajnie, że duży ping, co nie? O to mi chodzi. No i... I cóż, co jeszcze wam powiem, kurczę. Głównie chcę właśnie się skupić na tym Alien Rage i oczywiście Battlefield Hardline, bo wam obiecywałem w tym roku. O czym jeszcze wspominałem, kurczę, no tak najbardziej. Ojej, niech ja sobie przypomnę. Na pewno ten Alien Rage chcę nagrać na 100%. Na pewno tego Battlefielda Hardline'a. Tak. Gierka jest krótka, tylko ona, powiem wam, zajmuje oj, multum miejsca, bo prawie 50 giga, no niestety sporawo, niestety, kurczę, co zrobić, jak nic nie zrobisz, Mati. I nie, no śmieję się teraz, powiem wam, ale nie, serio, dużo zajmuje ta gra, powiem wam, że no masakra, dużo, bardzo dużo. No niestety, kurczę, i tak sobie myślę jeszcze, ale to jeszcze w swoim czasie. Mam nadzieję, że w tym roku też będę sporo takich, no, nowszych tytułów nagrywał. A jeszcze zobaczymy w swoim czasie, wiecie. No w swoim czasie, no. Ja tak sobie myślę, że ja w marcu zacznę nagrywać, znaczy w tym miesiącu jeszcze, wiecie, żeby później tylko przesłać. Zaraz, co miałem mówić, kurczę. Chwila, w marcu zacznę oczywiście tego Alien Rage. W lutym, nawet po tym odcinku będę nagrywał, czyli 21 luty. Tak, luty. No, powiem, koniec miesiąca już. Szybko leci ten rok, powiem wam, jak dla mnie. No, widzę, że jeszcze naczepa mam w tego, z Italii. Tam chyba z Palermo, jak dobrze pamiętam. No nie, dobra, ja się wczytam, nie no. Nie no, cholera mnie trafi. Dobra, ja się wczytuję, wiecie o tym? Tylko żebym na niego nie wpadł, cholera. Na tego człowieka, bo jak na niego wpadnę, czekajcie, która godzina? 14. Okej, ja chyba jestem w mieście. Dobra, damy. W tym roku chcę się znaczy głównie tego Alien... O nie. Dobra, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, kurczę, przede mną. Nie ma, bo tu mało ludzi, co jeździ, powiem wam, tutaj po Skandynawii, tutaj na tym serwerze. Tu
mało ludzi jest w sumie. No i dobrze, powiem wam. O, tu jakiś gościu się pojawił. Nie, no muszę, kurczę, wczytywać grę, bo ja tak nie będę się denerwował, kurde, no. Jak chcę dojechać z tym ładunkiem, wiecie, z 10%, a tak to nie będę jechał, kurczę, no. Nie chcę się denerwować głównie, wiecie, tutaj. No niestety, kurczę, sobie wziąłem taki ładunaczek. Może nie do, nie fajnie, ale z rynku przesyłek, co nie? No i tak uszkodziłem, gdzie jak uszkodziłem, tak, kurczę, gdzieś chyba we Włoszech. No niestety, kurczę, taka sytuacja. Ale co zrobić? O nie, dobra, poczekamy sobie na czerwonutki. No i ten, tego, co miałem mówić, tego będę nagrywał. Alien Rage na pewno w tym miesiącu jeszcze, może się postaram, ale no nie chcę to obiecywać wam, wiecie, ale też tego Battlefielda spróbuję, ale to dopiero tak myślę sobie z tym Battlefieldem w marcu, wiecie. Tu nie wiem, zobaczymy, bo Battlefield to jest krótka gierka, powiem wam jednak. Ja to sobie obiecałem, sobie okupiłem już za 2 lata będzie jakoś. Nie, wróć, z rok, ona już tak, kurczę, leży, powiem wam, na tej półce z grami, ojoj, z rok i jeszcze instalowałem ją sobie, nie, ale nie wiedziałem, bo 10 giga trzeba tam pobierać jeszcze aktualizacji, wiecie. No i niestety, kurczę, przepadło na tym dysku gra, bo ja sobie usunąłem później, potem pomyślałem sobie, kurde, 10 giga, nie chcę się pobierać, co nie? To jakaś aktualizacja, co nie? Ona jest, kurczę, obowiązkowa. A się zagrzeszyłem, oj, patrzcie. Ojej. O Jezu, jakie... Wybaczcie. O Jezu, przepraszam, o Jezu, przepraszam, wybaczcie, moi drodzy. Ale to nieprzemyślane było. Wybaczcie. Po tym Tigerze mi się, kurde, się tak zakrzusiłem. Wybaczcie jeszcze raz. Wybaczcie. No. Dobra, jedziemy sobie dalej. Czekajcie, czy tu jest gdzieś... Jest stacja. A ja... Jezu! Co jest? Wybaczcie. Jezu. To jest nieprzemyślane. Cholera. Dobra, teraz trzeba uważać. Czekajcie, czy tam jest jakiś wyjazd? Kurde, nie ma wyjazdu. Lol. Dobra, zaraz tutaj sobie... Dobra, tu trzeba uważać, trzeba zrobić dobry łuk. Ty, tylko żebym nie pisnął w tą bramę. Przede wszystkim jeszcze. Dobra, wyjechałem jakoś ledwo z tego portu, z Kristiansand. Co jeszcze miałem mówić? Chyba tylko tyle z informacji, wiecie, dzisiaj. Jakie serie będą głównie. Tak sobie myślę, ale to już się nie opłaca, bo te wieczory są już, powiem wam, znaczy krótsze, co nie, bo to już... Powiem wam, piąta godzina po południu już jest jeszcze widno, co nie? Powiem wam, że myślałem o Skyrimie, ale no codziennie tych odcinków bym musiał nagrywać, kurczę, no z 5 odcinków dziennie, żebym no je wypuścił, co nie? Bo tak to, kurczę, powiem wam szczerze, mało czasu mam w taki dzień, no niestety w tygodniu, co nie, tam środa, czwartek, co nie? Ja wyjątkowo mogę, tak jak kiedyś mówiłem, nagrywać odcinki w takie dni, jak jest na przykład no, mój ojciec w robocie. Bo ja nie chcę nagrywać, kurczę, jak jest w domu, co nie? Bo no niestety nie trawi tego, bo no jak wspominałem wam kiedyś, ale przypomnę jeszcze raz, co nie? No tej rzeczy niestety nie trawi. No ale cóż zrobić. Tak samo na przykład no nie trawi, jak jeżdżę tutaj, powiem wam, taki dzień, na przykład jak nie nagrywam, tego Eurotrucka gram, co nie, no i denerwuję go te ciężarówki, że oj, o, jeździ, kurde, jeździ, co masz z tego,
co nie, czy to są jakieś pieniądze. Mówię, że nie, co nie, ja to kieszę tylko dla, wiecie, nie dlatego, że chcę godzinę nabijać. Nie, moi drodzy, nie. Ja sobie jeżdżę dlatego, że uwielbiam, no, jeździć, co nie. Uwielbiam te ładunki przewozić różne, tam testować modyfikacje. Ja, kurczę, powiem wam, jakie spotkałem. Mało ludzi takich, powiem wam, testuję, nagrywając modyfikacje, wiecie? Wiem, że taki człowiek jak Fancy na pewno ten testuje różne tam modyfikacje, tam do Eurotracka, do różnych gier, co nie? Ale tak na przykład jakieś skanie czy coś, to jeszcze powiem wam, nie widziałem u niego. Dobra, ja sobie przepraszam, śpieszy mi się. Jestem ciekaw, ile, kurczę. 2600 km. Woja, czeki kole. O nie! Czemu 11%? O Jezu, dobra, nie wiem, zobaczymy, czy mi przyjmą tę trasę. Zrobię zrzut. Ja wiedziałem. Ile jechałem godzin? 437 godzin jechałem. Wow, mój rekord. Powiem wam, że ja tę trasę robiłem 3 dni jakoś. Powiem wam, długo. No niestety, długo, bardzo. Dobra, czemu taką... Aha, cena. A, bo ja na cel... Nie chcę ceny, kurde, ja chcę... cel. Wróć, nie cel. Wróć. Długość tra... Boże, nienawidzę tego sortowania za bardzo. O, właśnie, 14 ton. Ojej. Dobra, nie, tego nie będę takich krótkich. Nie, po co? Sobie wezmę te skrzynie biegów. Tak myślę, jak wyjedziemy ze Skandynawii. Tak myślę. A jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Dobra, gdzie my musimy jechać? Nie, tepniemy się. Tepniemy się do miasta Kristiansand z ładunkiem, bo mi się nie chce jechać po niego za bardzo. Jeszcze tam, no, na oliwie się tutaj, czyli paliwa sobie wleję. Co nie? Paliwa sobie wleję. Aha, trochę mi napełniło się, ale tu jest za mało. Ile? Ojoj, mało tego paliwa, co wy to? Czekajcie, co miałem jeszcze powiedzieć? Czekajcie, ile tu? 16 minut nagrywam, tak mniej więcej. Dobra, jedziemy sobie. Czekajcie, tutaj do garażu zajedziemy, albo... W sumie do garażu przydałoby się. Czekajcie, się naprawiłem? Nie naprawiłem się, kurde. Dobra, jeszcze raz tu wjedziemy. Dobra. Naprawimy się jeszcze raz, bo muszę. Bo tak nie będę jechał z... No niestety z uszkodzonym... No 3% tego ciężarówki to mało, co nie? Ale nie chcę jechać tak. Z uszkodzony, o, ciężaróweczko, tak, no troszeczkę. A sobie zamienimy chyba. Nie zamienimy, kurczę. Nie, w sumie mogę zamienić, czekajcie, chwila. Chwila. Menadżer ciężarówki. Jaką bym tu mam? Mało co jeżdżę. Czekajcie, wiecie co, ja sobie jeszcze. Premiumko powiem wam, mam 10 koła, to jest bardzo dużo, prawie 11. To jest bardzo dużo, czekajcie, ja sobie tu wznowię na chwilę, znaczy zawieszę. I sobie weźmiemy, tak myślę. Nie mana. Czekajcie, gdzie mam najwięcej? Czekajcie. Na premiumce mam 10 koła. Dobra, dużo. 8 tysięcy. Na Scania S mam tyle. Na RC mam tyle. A czekajcie, a... Chwila. Czekajcie, czy ja kupowałem... A, nie kupię teraz, kurczę, tego. Gdzie jest Scania? Kup online. A mogę, fajnie. Czekajcie, jakie tu są? Scania R. Aha, to są te zwykłe, dobra. Okej. Okay. A czekajcie, wiem już, co sobie wezmę. Czekajcie chwilę. Ja sobie wezmę skakaneczkę R-kę, ale Streamline. Tak sobie myślę. Sobie troszeczkę nią pojeździmy. Tak zrobię. Bo powiem, że już nie jeździłem tak, no... W sumie dawno, tu jest miesiąc będzie, jak nie jeździłem tą Scanią, bo ten premiumka, to premiumka, co nie, do takich, powiem, gabarytów mi się tylko nadaje. Nie no, żartuję, powiem wam.
Dobra. U, 3 godziną tylko na katem. Damy radę, spokojnie. Czy ja dam radę? Dobra, gdzie ja stoję? Tutaj stoję, okej. Aha, bak pełny, oj, oj, oj. Dobra. Czekajcie, 4000, dobra. Co to? A, dobra, już wiem. Dobra, okej. Ojej! O Jezu, nie przemyślałem tego, powiem wam. Ajajaj. Shit. Kurde, szybko się rozpędza ta Skania, nie wiadomo kiedy. Co nie? Dobra. O! Wru, kurde, za szybko, żebym tu... Tu za szybko, żebym ten... Za szybko, żebym, kurde, za szybko jechałem tu troszeczkę, powiem, przyznam. No niestety, Scania, kurde, to Scania, szybka jest jak cholera. Bez kitu. Ale spalanie nawet daj. No na nie mam, kurcze, przepiękny, bo powiem, takiego spalania na realnym, co nie jeżdżę. Nie miałem nigdy. Na Scanii 730 koni, no kurde, to jest, powiem wam, no... Epicko. Epicko wygląda to. Tylko tak, żebym nie zawał, kurczę, nie zahaczył, żebym... 730 koni, no właśnie. Takie spalanie epickie. Dla mnie jest epickie, bardzo. Dla mnie to jest bardzo epickie. Dobra, jadę na światłach. Myślałem, że nie mam świateł włączonych. Drugi bieg. Drugi bieg, włączam drugi bieg. Dobra, świetnie, do Hillstars i jadymy sobie dalej. No dobra. Czego tu mam typu... Aha, dobra, okej. No, tak wygląda moja Scania z mody... No, z Mighty Griffin Pack. Powiem wam, że nawet może być. Dobra. Polecam wam ten dodatek, bardzo polecam wam. Z całego serca, tak samo jak do Daft Tuning Pack. To jest lepsze niż, kurczę, powiem wam, niż oryginalna Scania, czy tam... Czy tam ten oryginalny Daft. Ale ono się rozpędza, jajciki kole, kurde. No powiem wam, że szybko się rozpędza ta Scania. Nawet ja nie mam spokojnie, nawet powiem wam, nawet takie spalanie, oj, spalanie mam w porządku, no kurczę, takie się, powiem wam, nie zdziwiłem się nigdy, znaczy się zdziwiłem. Ja brałem nawet takie, powiem wam, no powyżej 15 ton, kurczę, ładunki. No to spalanie jest epickie, powiem wam. Kurczę, jestem ciekaw, jakie będę miał na mniejsze w tej Scanii. Jestem ciekaw. Jak będzie 35, to będę kurczę, zadowolony. A jak będzie 3 takie i takie, jakie jest, to też dobrze jest. Będę zadowolony. Dobra, my chyba zaraz sobie gdzieś... Tak sobie myślę. Jaka fajna rejestracja. Ja tak sobie myślę gdzieś na jakiejś stacji, ale ja tu nie widzę stacji, kurczę. Dobra, jedymy. Dobra, jedymy, nie ma czasu, powiem wam. Zaraz tutaj zakończę odcineczek i
lecę nagrywać no, kolejne odcinki z Alien Rage, co nie, moi drodzy? Czemu nie? O nie. Oj, dobra, okej. Ty, jak takie spalanie będę miał, to jestem kurde zadowolony. Wow. Ja no serio, kurczę, powiem wam, że no... Nie wiedziałem, że takie będę miał kiedyś, kiedykolwiek. Polish Drivers, Go Ferry jakiś. Ja znowu na 11 jestem, kurde. Polak, tylko jestem na innym cybie, kurczę. Jak zwykle. Ech. Jakiś Go Ferry. Polish Drivers. To jest Polak. Na 100% Polak. Bo on by nie był Polakiem. No zaraz zerkniemy sobie w sumie na jego profil. Nie, to nie Polak, halo. Ech, cholera go wie, kto to jest. Ty, co to za... Wow! A się dygłem! O Jezu, a się dygłem. Ja cię kikolę. Ale żebym się dygnął, ja cię... Ojej. Wiecie co, moi drodzy? Taka mi też ochota naszła. Na co? Kurczę, tak sobie myślę. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało pobierać. GTA 4, wiecie? Tak sobie myślę jeszcze raz zacząć nagrywać. Ale czy mi się będzie chciało, to tego właśnie ja nie wiem. Kurczę, album ponagrywał, powiem wam szczerze w sumie. Ale no na razie tak sobie myślę, co nie, tak mi się przypomniało. Ale no za Steama, co nie, przede wszystkim oczywiście, bo sam sobie kupiłem za tam chyba 38 zł jakoś. Bo ja od kilku miesięcy tak sobie myślałem kupić już, wiecie. Ale no i kupiłem sobie w tym roku dopiero, co nie. Bo wcześniej to grałem no, na wersji, no pewnie niektórzy widzieli na pewno na 100%, no taki, co nie. Bo tam jeszcze, kurczę, powiem, no... Co jeszcze? Chwila. Zaraz przypomnę. Tam jeszcze miałem, no... Nie miałem jeszcze Steama, co nie, chyba. Chyba zainstalowany, czy w ogóle Steama. Nie, chwila, wróć. W 16 roku sobie założyłem, tak. A to takie ciekawostka, co nie, kiedy sobie Steama założyłem. Dobra, tak sobie myślę, że do... wyjedziemy z... Czekajcie, wyłączę to. Chwila. Tak sobie myślę, że do 30 minut tutaj bieżącej sesji i zakończę odcineczek, wiecie. No... Przydałoby się już, co nie? Albo tam... Zobaczymy jeszcze. Tak sobie myślę, że ja chyba wcześniej wyłączę nagrywanie. Ale jeszcze no, tutaj zobaczymy. Albo do tutaj do 34 tysięcy. Jak ten skanie mi wybije. O, wtedy zakończymy odcineczek. Tak myślę. Ale powiem, no na tej skanie to kurczę epicko jest. Najlepsza skania, bo te nowe skanie to mi się w ogóle średnio podobają, wiecie, bo tam mam spalanie na jednej chyba z... 40 chyba, 41 jakoś. No powiem wam, że tak średnio, co nie? Średnio. Najmniejszy to mam Viveco. Później w starym DAFie. W nowym DAFie mam... sporo. 39 coś kropka 0. Czy 4, nie pamiętam już. Ale wiem, że dużo. Około 39 na 100 kilometrów, litrów. Znaczy 39 litrów na 100 kilometrów, co nie? No sporo. Później też mam chyba najmniejszy, nie wiem jak jest w Mercedesie nowym, czyli MP4, chyba około 41 jakoś, czy 42. W Manie mam największe, 40 chyba 4. Albo i nie pamiętam, oj nie pamiętam już w sumie. Chyba takie będę miał spalanie, ale mogę tu kurczę nie pamiętać tak do końca w sumie. No tak sobie jedziemy, jakie ładne spalanko, kurczę. Tak myślę, że będę miał najmniejsze zaraz. Będę coraz miał mniejsze na tej skali.
ale no. Tak jest moje zdanie, co nie? Że będę tutaj miał około 37. Tak myślę, kropka 0, ale no chyba trudno będzie. Trudno będzie, kurczę, no te spalanie mieć takie malutkie, bo ono się tutaj zwiększa, zmniejsza, kurczę, no nieciekawie jest to, nie? Ale no zobaczymy w swoim czasie, co nie, jak na tej skali będę miał tą, kurczę, ze 100 tysięcy, tak myślę. Odpowiem, że ja tak nie będę rezygnował z tych ciężarówek tych ze starych, co nie. Czekajcie, ile mamy jeszcze do końca Skandynawii, czyli do Kiel. Kurczę, nie widzę na mapie. Ajajaj, nieciekawie. Jest 34 tysiące, ale to chyba tutaj będzie, mi się wydaje, już koniec. Albo i nie. Nie, to dopiero Esbjerg jest. Aha, okej. Okay. A tak sobie myślę, do dwóch tysięcy może przejedziemy. A czemu nie? Jak ktoś będzie odcinek troszeczkę dłuższy. I tam nie przeszkadza w sumie. A tak zrobimy chyba. Kacie, ile mamy tam jeszcze paliwa? O, czy to... Wow, tu jest nawet duży bak w tej skali. Wow. No, aż się powiem, wam zdziwiłem sam. No tak, dopiero Esbjerg chyba będzie mijać tu gdzieś. Chyba, ale mogę się mylić jeszcze. No i tak sobie jedziemy dalej. Kurczę, właśnie nie wiem, gdzie ja jestem w sumie tutaj teraz. Czy jestem w Esbjerg? Nie wiem. Czy koło Esbjerg? Chyba nie jeszcze. Nie. Ale mogę się mylić, kurczę, w sumie tutaj. Wow. Nie, serio, kurczę, powiem wam, w tej skali kiedyś wam chyba opowiadałem. Te spalanie miałem bardzo duże. Ale w tej skali się coś pozmieniało tak, że te spalanie się nie zwiększa, lecz zmniejsza, no kurczę. No 730 koni to jest bardzo dużo, co nie? Jak te skanie, nawet w Volvie mam chyba około 39 na 100 km, kurczę, litrów. To jest, no, powiem wam, mało. A, dopiero Esbjerg mijamy, dobra. Okej, myślałem, że już minąłem, a tu jednak jeszcze nie. No dobra, troszeczkę się, no, pomyliłem tutaj. A jestem ciekaw, zaraz sobie, kurczę, tak myślę, zmienię na Volvo i zobaczymy, jakie tam mamy spalanie, bo powiem wam, no tak, nie pamiętam na oko, ile tam miałem. Właśnie, mi się wydaje, że też koło 39 coś litrów na stówkę, ale 40, kurczę, nie pamiętam w sumie już. No, no nie pamiętam do końca, powiem wam szczerze. A w sumie. Okej, to my już zaraz. O właśnie, na tym ślimaczku sobie zakłócimy odcineczek. O. I tam będzie chyba gdzieś bliżej chyba stacja, ale. Mogę się mylić. No spalanie, powiem wam, że no nie jest duże. Kurczę, nawet. No 30 to tak się zmniejsza, zwiększa, co nie. Tu w ogóle górek nie ma na Skandynawii. Tu można, kurczę, takie spalanie mieć malutkie. Jeszcze jakbym wyłączył realne, to bym miał około 35 albo nawet mniej, 30 może. Kurczę, to jest fajnie by było, powiem, takie spalanie mieć, kurczę. Ale ja takiego nie będę miał małego, nie. Czy takiego, no mniejszego, co nie. No i maksymalnie to mogę mieć w tej skali jest 37, no, maksymalnie, co nie, bo ono się zwiększa, kurczę. O, mamy stację, kurczę, ja sobie na stacji zatrzymam się jednak. Nie na tym ślimaczku, tylko na tej stacji jednak. A czemu nie, można. Okej. Okay. Dobra, jedziemy sobie. Nie no, to spalanie coś powiem epickie jak dla mnie, kurczę. Nigdy nie miałem takiego. Bo tak to miałem, kurczę, jak byłem w innych firmach, kurczę, to miałem głównie to 45 miałem na skali, 43 jakoś. Ale to jeszcze pamiętam, dałem tą ciężarówkę jakiemuś kierowcy temu, wiecie, co zarabia na mnie. I tam miałem, to spalanie, powiem mu, było epickie, ale nie do końca, bo
ono mi się, kurczę, zwiększało, nie zmniejszało, co nie? I powiem mi tak, kurczę, jestem zdziwiony, taki, no, wkurzony troszeczkę, czemu w tej skali mam takie duże splanie, tak, kurczę, no, się zastanawiam, co nie? Ale tu jednak, w tej skali to jednak silnik wszystko robi, co nie? O, tu czemu ja skręcam tutaj, jak tu i tak nie ma tego pasa ruchu już, nie wiem. Nie, tutaj za bardzo tych dróg, no tak na pamięć nie pamięta się, co nie, ale no większość dróg się zna, co nie. Głównie to znam niektóre na promocie, wiecie. O, na promocie, kurczę. Dobra, się gdzieś tu zatrzymam. Czekajcie tu. No dobra, tutaj się z wami żegnam i cóż. I cóż, moi drodzy, ja sobie tę trasę dojadę spokojnie. Poza nagraniem. Spokojnie, nie martwcie się, dojadę. Jak będzie spóźniona, nic się nie stanie. Co nie? No i cóż. I cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. I do usłyszenia i cóż, i cześć!